Cześć, tu Maciek Prusiński z Vloga Rozwojowiec. W dzisiejszej prezentacji przejdziesz test obrazkowy, który może coś ciekawego powiedzieć Ci o Tobie samym. W jaki sposób kilka obrazków może odkryć część Ciebie? W poprzedniej prezentacji poznałeś czynniki, które najczęściej decydują o tym, co widzimy na wieloznacznych obrazkach jako pierwsze lub co widzimy w ogóle. Spośród tych czynników kluczowym okazał się efekt torowania. Efekt tak silny, iż dokładnie ten sam rysunek był interpretowany przez zdecydowaną większość odbiorców raz jako kaczka, a pół roku później, w okresie wielkanocnym, jako zając. A to samo zdjęcie sukienki, jako biało-złota sukienka skąpana w cieniu, kiedy umysł obserwatora podświadomie mocniej spodziewał się dostrzec przedmiot właśnie w cieniu, lub jako czarno-niebieska, oświetlona silnym, ciepłym światłem, kiedy właśnie tego obserwator spodziewał się bardziej. To, czego się podświadomie spodziewamy, co zaprząta nasze myśli i na czym na co dzień trenujemy swoją percepcję, mocno wpływa na to, co zobaczymy czy usłyszymy. Także, a może przede wszystkim, przekazie, który będzie w jakiś sposób niejasny czy niejednoznaczny. Między innymi właśnie zjawisko torowania wykorzystał słynny test Rorschacha. Jego historia jest największym i najbardziej znanym przypadkiem stosowania filozofii. To, jak interpretujesz te obrazy, mówi o tobie. Test od jego stworzenia w 1921 zdążył nie tylko stać się najczęściej używanym narzędziem pracy psychiatrów i terapeutów w historii w ogóle tej dziedziny, ale stał się też kultowym motywem w popkulturze. Idea odkrywania sekretów, w tym najmroczniejszych sekretów duszy, z czarnych, bezkształtnych plam, była tak fascynująca i zarazem niepokojąca, że test pojawił się w niezliczonej liczbie powieści, komiksów, filmów, zarówno bezpośrednio, w czasie badań wykonywanych przez ekranowych psychiatrów, terapeutów, jak i w wersji przetworzonej. Ojciec popartu, Andy Warhol, miał całą serię dzieł inspirowanych testem, a Alan Moore wykreował postać superbohatera o pseudonimie Rorschach, na którego masce złoczyńca mógł dostrzec swoje najgorsze koszmary. Test składa się dokładnie z 10 plam i ich interpretacji. Interpretacje te zmieniały się razem z propozycjami kolejnych współautorów. Test jednak bardzo szybko zaczął budzić kontrowersje i popadać w niełaskę. W końcu został napiętnowany jako bezużyteczny i szkodliwy, a ostatecznie z użycia wycofano go w 1999 roku. I dziś żadna poważna organizacja zrzeszająca psychologów, terapeutów czy psychiatrów nie poleci jego wykonywania. Na jego temat powstało ponad 2000 publikacji naukowych. Ta metaanaliza 39 publikacji naukowych pokazuje nam, że test wielokrotnie się mylił. No i jego wskazania nie mogą być uznane za wiążące. Wciąż jednak związki między jego wynikami a rzeczywistością są dalekie od przypadku i można dzięki nim znaleźć pewien zakres zaburzeń. Po tylu latach świat nauki nagle przypomniał sobie, że test oryginalnie nie był żadnym testem osobowości. Hermann Rorschach stworzył go wyłącznie w celu wykrywania objawów schizofrenii. Dopiero autorzy kolejnych kluczy interpretacji tych samych plam, zachwyceni testem, wchodzili na grząski grunt czytania osobowości z atramentowych obrazów, niczym autorzy horoskopów. Historia testu uczy nas ważnej rzeczy. Uczestnicząc w teście wykorzystującym zjawisko torowania, nie dowiemy się niczego na pewno. Zbyt wiele czynników po prostu kształtuje, wypacza nasze torowanie. Więc test mojego autorstwa, który zaraz zobaczysz, da Ci pewne wskazówki, spostrzeżenia, może coś do przemyślenia, może coś, co powinno być dla Ciebie lampką ostrzegawczą przed pewnymi wypaczeniami, jakimi może ulegać Twoja percepcja. Czy to dużo, czy mało, sam ocenisz. Ja proszę Cię tylko, byś po obejrzeniu tych obrazów oraz zanotowaniu swoich spostrzeżeń i odczuć, jakie budzą, no zachował pewien zdrowy dystans do jego wyników. Okej, zaczynajmy. Co widzisz na tym obrazku? Możesz znać to zdjęcie, jako że pojawia się w wielu dyskusjach w sieci. Co jednak zobaczyłeś na nim jako pierwsze? Akt przemocy? Czy akt pomocy, wsparcia, miłosierdzia? Żołnierz jest podnoszony z braku sił? Czy może przemocą przytrzymywany przy ziemi? Podanie mu wody jest przykrym obowiązkiem, wykonywanym z pogardą, z przystawieniem mu lufy do głowy, ze słowami w rodzaju udław się dupku? Czy może żołnierz podtrzymuje głowę pojonego, bo ten jest zbyt słaby, by robić to sam? Może lufa karabinu po prostu zbiegła się w kadrze i niekoniecznie jest wycelowana w siedzącego? Czy może mogą tam padać słowa w rodzaju hej, jesteśmy tutaj, wszystko będzie dobrze, masz, pij?
Zapamiętaj to skojarzenie, odczucie, interpretacje. To, które przyszło ci do głowy najpierw. Oraz to, które z tobą zostało po dłuższym przyjrzeniu się obrazkowi. Która wersja tobie wydała się silniejsza, właśnie po tym, jak lepiej przyjrzałeś się temu zdjęciu? Okej, spójrz teraz na to zdjęcie. Co na nim widzisz? Akt czułości, przytulenia, podtrzymywania chorej lub umierającej kangurzej matki? Pożegnanie z kangurzym młodym? A może wręcz przeciwnie? Może akt agresji, duszenia, może zwierzęcego gwałtu, bezsilności młodego zwierzęcia wobec przemocy, której jest świadkiem? Zapamiętaj swoją myśl, swoją interpretację, emocje, jakie ci towarzyszyły przy pierwszym rzucie oka na obrazek oraz te emocje, które zostały z tobą, kiedy dokładnie się przyjrzałeś. Okej, spójrzmy na inne zdjęcie. Wyobraź sobie, że na jakimś wydarzeniu publicznym zostałeś poproszony o zabranie głosu. Wyszedłeś na scenę, uczestnicy patrzą na ciebie, ty mówisz to, co chciałeś, w pewnym momencie zerkasz na nich i widzisz to. Jakie emocje widzisz na ich twarzach, na twarzach publiczności? Jakie emocje u nich wzbudziłeś do tego momentu? Jak twoim zdaniem zareagowali? Są z twoim zdaniem, w twoim odczuciu skupieni nad ciekawą treścią? Może znudzeni? A może odwrotnie, może chcą więcej? Czy może wyglądają, jakby chcieli, żebyś jak najszybciej skończył? A te osoby? Podoba im się to, co słyszą? Czy może wręcz przeciwnie, może to, co mówisz, jest dla nich jakimś bezsensownym absurdem? Może cieszą się z przekazywanej im wiedzy, a może drwią z ciebie i z tego, co mówisz, uważając, że no, wygłupiłeś się? Zapamiętaj, co sobie pomyślałeś, patrząc na ich twarze i przejdźmy dalej. Spacerujesz sobie po lesie i w pewnym momencie widzisz trójkę młodych ludzi. Patrzą na ciebie z wyraźnym rozbawieniem. Co było pierwszym, o czym pomyślałeś? Zapamiętaj to. Okej, spójrz na kolejny obrazek. Co na nim widzisz? Jaka emocja rysuje się na twarzy kobiety? Jakie mogą być jej myśli? Zapamiętaj swoje odczucie. Okej, przybrnęliśmy przez obrazki, a ty zapamiętałeś charakter sytuacji na nich przedstawionych i emocje, jakie się na nich twoim zdaniem zawierały. Okej, co więc o tobie mówią te interpretacje? Jak już wiesz, torowanie sprawia, że łatwiej ci dostrzec te bodźce, których się spodziewasz, nawet nieświadomie. Odczytać fragment rzeczywistości jako tę, na którą jesteś nastawiony, albo dostrzec jedną z interpretacji wyraźniej niż inną. No bo dana interpretacja jest bliższa temu, co na przykład otacza ci na co dzień. Sprawdźmy teraz, w jaki sposób jesteś utorowany w kilku ważnych życiowo sprawach. Dwa pierwsze obrazki dają obserwatorowi mieszane sygnały. Część detali sugeruje akty współczucia, miłosierdzia, odpowiednio u zwierząt i u ludzi, a część wręcz przeciwnie, agresję, napięcie, przemoc, gwałtowność, pogardę. Jeśli twoje wrażenia od początku były niejednolite i mieszane, no w sumie nie masz się o czym martwić. Te zdjęcia po prostu były niejednolite. Jeśli jednak twoje odczucia od początku były jednoznaczne, możesz być mocno utorowany w jednym z dwóch kierunków. Jeśli widzisz jednoznaczną agresję i przemoc tam, gdzie no, niekoniecznie miała ona miejsce, możesz być w swoim życiu narażony na dostrzeganie niebezpieczeństwa tam, gdzie go nie ma. Możesz odebrać niewinną czynność czy gwałtowny ruch czyjś jako próbę ataku. Możesz nawet dopatrywać się agresji czy złych intencji tam, gdzie ktoś próbuje ci zwyczajnie pomóc, na przykład złapać cię, kiedy się chwiejesz, albo utłuc komara na twoim ramieniu. Oczywiście są sytuacje życiowe i zawodowe, w których tak wytrenowana percepcja, wytrenowana na dostrzeganie zagrożenia ratuje życie. Żołnierz na misji, policjant na służbie, ratownik medyczny itd. No, muszą być wyjątkowo czujni na wszelki wypadek i w stosownych sytuacjach zachować szczególną ostrożność. No bo w ich przypadku, wciąż tak jak w przypadku naszych praprzodków, lepiej jest być 10 razy gotowym na czyjeś nieczyste intencje, kiedy ich nie ma, niż raz nie być gotowym i stracić życie lub zdrowie. Jeśli taki jest twój zawód, to tak wytrenowana percepcja jest po prostu twoim narzędziem pracy. Jeśli jednak jesteś, no, cywilem w czasach pokoju, podobne cechy twojej percepcji mogą być dla ciebie toksyczne, mogą budzić w tobie nieufność do dobrych ludzi, mogą wpływać negatywnie na twoje relacje, wręcz je niszczyć. Jeśli tak jest, jeśli uważasz, że przez tą percepcję może zdarzać ci się na przykład w czyimś neutralnym lub pozytywnym słowie, geście widzieć negatywne intencje, mimo że ich tam nie ma, to od dziś spróbuj
brać poprawkę, po prostu zwyczajnie brać poprawkę na to, co pierwsze przychodzi ci do głowy i upewnij się, że masz otwarty umysł, zadając sobie pytanie, a co jeśli jej, jego intencje jednak były czyste? Co jeśli nie było tam negatywnego nastawienia czy złej intencji? Pamiętaj jednocześnie, że także druga skrajność może poważnie zaszkodzić. Jako nastolatek usłyszałem od kolegi z klasy krótką historię jego znajomego. Chłopak szedł z kolegą przez dość niebezpieczną część Śródmieścia, kiedy zastąpiło mu drogę odziane w dresy towarzystwo z lokalnej bramy. Na oko chłopcy kilka lat starsi. Hej, masz 2 złote? Zagaił największy z nich. Sorry, nie mam żadnych drobnych, mam tylko całe 100 złotych, co mi mama dała na spodnie. Odpowiedział z pełną szczerością znajomy kolegi. Na szczęście kolega, jego bezwarunkowo wierzący w dobre intencje znajomy ze 100 na spodnie, umieli dobrze biegać. Towarzystwo z bramy goniło ich przez 3 skrzyżowania, zanim odpuścili. Jeśli jesteś osobą, której nawet nie przyszłoby przez głowę, że na którymś z tych zdjęć znajduje się przemoc, możesz być zagrożony przemocą właśnie. Chcielibyśmy żyć w pokojowym świecie bez śladu jakiejkolwiek przemocy, ale niestety nie żyjemy. Będąc zupełnie ślepi na jej oznaki, na oznaki niebezpieczeństwa ze strony innych ludzi, złej intencji i przemocy, stajemy się łatwiejsi do zaatakowania, napadnięcia, oszukania. Możemy przyciągnąć sprawcę, stając się łatwą zdobyczą. Możemy ułatwić sprawcy robotę. Jak widzisz, w tym przypadku obie skrajności są szkodliwe. Tu również możemy ćwiczyć swoją percepcję, zatrzymując się na chwilę, zadając sobie pytanie, co by było gdyby. Gdyby intencje widzianej przez nas osoby jednak nie były tak z góry automatycznie czyste, jak sądziliśmy. Okej, kolejne 2 obrazki mają inny charakter niż poprzednie. Nie dają nam mieszanych sygnałów, ale sygnały względnie neutralne i pozytywne, do których my sami dopisujemy sens. Jeśli wyobrażając sobie te 2 sytuacje, patrząc na zdjęcia, odczuwałeś pozytywne emocje lub miałeś w miarę neutralne odczucia, wszystko jest okej. Sygnałem ostrzegawczym powinna być dla ciebie sytuacja, w której w powadze postaci ze zdjęcia widziałeś znużenie czy odrzucenie twoich słów, a w uśmiechu i śmianiu się drwinę z tego, co mówisz, lub wręcz śmianie się z ciebie. Może to oznaczać niską samoocenę, podświadome nastawienie na negatywne reakcje. Może to oznaczać, że podświadomie po prostu spodziewasz się właśnie tego, i że reakcje zaciekawienia, reakcje lekko pozytywne masz odczytywać jako coś negatywnego. Oczywiście, jak nam coś nie wyjdzie, jak coś będzie nie tak z naszym ubiorem, wyglądem, no reakcje drwiny pojawiają się w życiu, są częścią naszej rzeczywistości. Jednak silne torowanie na odbieranie takich reakcji tam, gdzie ich nie ma, jest w stanie potężnie wypaczyć twoje doświadczenia, twój rozwój, nawet wpływać na twoje relacje. Sam miałem w swoim życiu okres, no naprawdę, olbrzymiej nieśmiałości, niskiej samooceny. W tym okresie bardzo trudno było się ze mną zaprzyjaźnić, bo w serdeczności ze strony innych ludzi automatycznie widziałem ukryte zagrożenie, ukrytą nieszczerość, a każdy niemalże śmiech słyszany na szkolnym korytarzu wydawał się śmianiem się ze mnie. W niemal każdym zainteresowaniu płci pięknej widziałem drwinę. To toksyczne torowanie zjadło pół mojej młodości. Wystrzegaj się go. Jeśli dotyczy w jakimś stopniu też ciebie, trenuj swój umysł i swoją percepcję, by je osłabić. Tak jak wcześniej, po prostu zadawaj sobie pytania. A co jeśli ta osoba jednak ma szczere intencje? Zostało nam ostatnie zdjęcie. Jaką emocję na nim zobaczyłeś? Jakie myśli odczytałeś w wyrazie twarzy i mowie ciała kobiety? W przypadku tego obrazka działa u nas nie tylko efekt torowania, ale także tak zwany efekt lustra. Nasza tendencja do dostrzegania w innych myśli, stanów, cech, które dotyczą nas samych. Często także wtedy, kiedy one niekoniecznie tam są. Zdjęcie można było odczytać neutralnie, jako refleksję, zastanawianie się, skupienie, być może nad jakimś wyzwaniem. Ale można było dopisać mu także pozytywną lub negatywną nutę. To zdradza przynajmniej lekką tendencję do skupiania się w większym stopniu na pozytywnych lub negatywnych aspektach wokół nas. Oczywiście, jak mówiłem w jednej z poprzednich prezentacji, wieloznaczne obrazki i zdjęcia nie są zrównoważone w stopniu, w jakim sugerują różne wersje interpretacji, w sile, w jakim narzuca się jedna wersja i druga.
Więc widząc osobę z głową w dłoniach, no raczej nasze myśli podążają w kierunku interpretacji jej jako osoby ze zmartwieniami. I to będzie interpretacją częstszą. Sygnałem ostrzegawczym powinna być u ciebie sytuacja, w której twój umysł zaczął niejako projektować na kobietę ze zdjęcia konkretne zmartwienia. I pomyślaj sobie na przykład, że może mieć problemy w związku czy w pracy, to może być objawem silnego torowania. Na właśnie spodziewanie się danego typu problemów u ciebie i u twoich bliskich. Uważaj, by torowanie tego typu nie stało się u ciebie taką samospełniającą się przypowiednią. Weź pod uwagę fakt, że efekt torowania funkcjonuje na niezliczonej liczbie płaszczyzn i kontekstów w naszym życiu, a my przyjrzeliśmy się twojemu torowaniu na jedynie czterech płaszczyznach, szukając ewentualnych ostrzegawczych sygnałów. To, co warto byś zapamiętał, to fakt, że nasze podświadome oczekiwanie może wypaczyć, a nawet kompletnie odwrócić to, co widzisz, to, co ktoś do ciebie mówi czy wobec ciebie robi. Może uczynić nas ślepymi na zagrożenia lub sprawić, że staniemy w miejscu, bo nie będziemy w stanie zaufać osobie dla nas dobrej, spodziewając się w każdej chwili noża w plecy. Bądź świadom tego efektu. Bierz na niego poprawkę. W swoim myśleniu o świecie, o sobie i o innych. Mam nadzieję, że ta prezentacja wniosła wartość w twoje życie. Dziękuję za jej obejrzenie i do usłyszenia.